tym tygodniu odcinek Top 5, w którym pokażę Wam 5 najdroższych rowerów na świecie. Zapraszam! Zacznę od numeru 5, a jest to rower z firmy Aurumania Gold Bike Crystal Edition. Szwedzka firma w 2008 roku wyprodukowała 10 rowerów z serii Crystal Edition, które były sprzedawane za 104 tysiące dolarów. Rowery były robione ręcznie, a na cenę składa się także to, że są pokryte 24-karatowym złotem oraz 600 kryształami Swarovski. Pod pupą dumni kupcy doświadczą skórzanego siodełka bardzo znanej firmy Brooks. Rowery okazały się takim hitem sprzedaży, że wyprodukowano kolejne 50 sztuk, ale już bez kryształów i także one nie są już dostępne. Pod numerem 4 znajduje się Trek Madon 69, którego zaprojektował artysta o pseudonimie Cavs. Rower był stworzony na wystawę ogłoszoną przez Nike i Lance Armstronga. Na wystawie były różne sportowe przedmioty, m.in. buty oraz dwa rowery. Po wystawie na treku pojechał Lance Armstrong na zawodach Milan San Remo, które odbywają się we Włoszech co roku. Po tych zawodach rower został zlicytowany za 160 tysięcy dolarów. Chciałbym jeszcze dodać dla ciekawskich, że biały wzorek na ramię i kołach to zęby. Następny rower to także trek zaprojektowany przez Yoshitomo Nara, renomowanego artystę pop z Japonii. Yoshitomo Nara był jednym z 20 artystów zaproszonych do stworzenia rowerów na aukcję Sotheby's. Żeby wesprzeć fundację Lance Armstronga, Life Strong. Rower to jeden z najdroższych modeli możliwych do kupienia na stronie Treka i jeden z najszybszych do jazdy po szosie i torze. Na aukcji rower został sprzedany za 200 tysięcy dolarów. Jeśli chodzi o wygląd, to rysunki w stylu kreskówkowym ukazują dzieci wyrażające złe emocje. Drugim najdroższym rowerem świata jest Fatbike z firmy The House of Solid Gold, która wykonała tylko 13 modelów. Rower pokryty jest 24-karatowym złotem. Część osprzętu pochodzi z firmy Salsa, a pozostałość z Shimano. Rowery na życzenie klienta mogą być spersonalizowane i zamiast np. siodełka pokrytego skórą z aligatora, można wybrać skórę z pytona itd. Do ukończenia tego roweru potrzeba 750 roboczogodzin. Logo na główce ramy pokryte jest 600-karatowymi czarnymi diamentami i 500-4,5-karatowymi złotymi szafirami. Za cenę 500 tysięcy dolarów, za jaką jeszcze można kupić rowery, dostaniecie bidon ze stali nierdzewnej gratis. Doszliśmy do pierwszej pozycji na liście. Trek Madon został tym razem zaprojektowany przez angielskiego artystę o nazwisku Damien Hirst. Dzieło padło krytyce wielu ekologów i obrońców zwierząt, którzy uważają rower za zbrodnię przeciw naturze. Jak pewnie zauważyliście, cała rama i koła ozdobiona jest motylami, tylko że nie są to rysunki, lecz prawdziwe skrzydła motyli. Lance Armstrong podwyższył wartość roweru, jadąc na nim w 2009 roku w Tour de France. Aukcja, na której zlicytowano rower, nazywała się It's About the Bike. Była ona przetrzymywana do 1 listopada 2009 roku. Rower ostatecznie poszedł w Nowym Jorku za 500 tysięcy dolarów, a pieniądze poszły na fundację Armstronga Life Strong. Dziękuję za dzisiaj. Jeśli chcecie zobaczyć więcej nagrań z serii Top 5, polajkujcie to wideo.